Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz. I wszyscy. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Drodzy siostry i bracia, zawiązujemy tę wspólnotę eucharystyczną w tym wyjątkowym miejscu spotkania Matki Pana z każdym z nas. Dla nas Polaków, tutaj dzisiaj się gromadzących, szczególny wymiar dziękczynienia za wybór Karola Wojtyły na stolicę świętego Piotra. Przyzywajmy zatem też wstawiennictwa świętego Jana Pawła II, który z tym miejscem szczególnie związał swoje życie, pobożność i to wszystko, co stało się jego nauczaniem. Msze święte odprawiane są przez księży w następujących intencjach: za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej o potrzebne łaski dla rodzin Kaczmarków, Mokijazów, Kazimierczaków, Augustyniaków, w intencji rodziny Dylong, szczególnie w intencji Małgorzaty z okazji urodzin, ze świętej pamięci Adama, msza święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Ryszarda i Małgorzaty ze Skawy. Gromadzą się tutaj wspólnoty parafialne i diecezjalne z Ziembic, Domecka, Raciborza, Wykrotów, Kędzierzyna Koźle, Raszowa, Skorogoszczy, ze Szczytna na Warmii Mazurach, Bielsko-Białej, Gliwic, Opola, a także wspólnota, jak mówił kanonik Mikołaj Kopernik, z krańca świata, czyli z Fromborka na Warmii, gdzie też w tym roku przeżywamy 550. rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka, który zatrzymał słońce, a poruszył ziemię. Uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże. Amen.
Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W pełni miłości przedstawmy teraz Panu Bogu nasze prośby. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, aby ich słowa kierowane do ludu Bożego wydawały obfite plony. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby panowała w niej zgoda i wzajemne zrozumienie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji chorych, cierpiących, samotnych, by krzyż Jezusa Chrystusa był dla nich oparciem. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, by nie brakowało robotników na żniwie Pańskim. Ciebie prosimy. Módlmy się w ciszy w tych intencjach, które dzisiaj nosimy w naszych sercach, które chcemy Panu Bogu przedstawić. Do tych naszych intencji dołączamy także te intencje wypowiedziane na początku Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji nas tutaj zgromadzonych, aby to nasze spotkanie z Chrystusem przez Jego Matkę wydało w naszym życiu dobre owoce. Ciebie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Na liturgię ofiary śpiewamy: idźmy, tulmy się jak dziadki. Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Mary i Matki. Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud?
Idźmy, idźmy ufnym krokiem, rzewnym sercem, łzawym okiem. To serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. A kto serce dobroć sama, najczulsze z córek Adama, jest otwarte w każdy czas, samo szuka, wzywa nas. I raz. Idźmy, idźmy ufnym krokiem, rzewnym sercem, łzawym okiem. To serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Powtarzajmy słowa modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,
a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta bezglutenowa tu przy drzwiach, ja będę udzielał. Na komunie śpiewamy Pójdź do Jezusa. Pójdź do Jezusa, do niebios bram. Nim tylko szukaj pociechy tam. On cię napoi krwią swoich ran. On ojciec lekarz Pan. Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. I kolejna pieśń eucharystyczna. Pan Jezus już się zbliża. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. I serce drży, o szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a jam jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. I kolejna. Kiedyś o Jezu chodził po świecie. Kiedyś o Jezu chodził po świecie. Brałeś dziateczka w objęcia swe. Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię, do serca swego przytul i mnie. Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię, do serca swego przytul i mnie. I na dziękczynienie niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. I razem. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was spokojem. Amen. Niech Bóg zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I na rozejście jest zakątek na tej ziemi. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce. Gdzie króluje jej oblicze, na nim cię te rysy dwie. Zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. I wszyscy, Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Bóg zapłać.